Mój Panie Jezu Chryste, upadam na twarz w Twojej boskiej obecności i błagam Twoje najgoręcej kochające serce, aby zechciało mnie wprowadzić w bolesne rozważanie 24 godzin, w trakcie których z miłości do nas chciałeś cierpieć tak bardzo w swym uwielbionym ciele i w swej najświętszej duszy, aż po śmierć na krzyżu. Udziel mi pomocy, łaski, miłości, głębokiego współczucia i zrozumienia Twoich cierpień, gdy teraz rozważam godzinę pierwszą. A dla tych godzin, których nie mogę rozważać, ofiaruję Ci swoją wolę rozpamiętywania ich i zamierzam świadomie je rozważać w każdym czasie, który muszę poświęcić na pełnienie swoich obowiązków lub na sen. Przyjmij, o miłościwy Panie, moją pełną miłości intencję i spraw, aby było to dla pożytku mojego i innych, jak gdybym w sposób najbardziej skuteczny i święty dopełnił tego, co chcę uczynić. Tymczasem składam Ci dzięki, o mój Jezu, że za pośrednictwem modlitwy wzywasz mnie do zjednoczenia się z Tobą. I aby sprawić Ci jeszcze większą radość, biorę Twoje myśli, Twój język, Twoje serce i zamierzam się nimi modlić, wtapiając całego siebie w Twoją wolę i Twoją miłość. I wyciągając ramiona, aby Cię objąć, kładę głowę na Twoim sercu i zaczynam. O niebieska Mamo, zbliża się godzina rozstania, a ja przychodzę do Ciebie. O Matko, daj mi swoją miłość i swoje zadośćuczynienia, daj mi swój ból, bo wspólnie z Tobą chcę podążać krok w krok za ukochanym Jezusem. Oto nadchodzi Jezus. Ty zaś z sercem przepełnionym miłością wybiegasz Mu naprzeciw. Ale gdy Go widzisz tak pobladłego i zmartwionego, serce Ci się ściska z bólu, słabniesz i niemal upadasz u Jego stóp. O moja słodka Mamo, czy wiesz, dlaczego ukochany Jezus przyszedł do Ciebie? Ach, przyszedł, żeby się po raz ostatni z Tobą pożegnać, żeby powiedzieć Ci ostatnie słowo, żeby otrzymać Twój ostatni uścisk. O Mamo, przytulam się do Ciebie z całą czułością, do jakiej zdolne jest to moje biedne serce. Tak, iż przyciśnięta i przytulona do Ciebie ja również będę mogła otrzymać uściski uwielbionego Jezusa. Czy może mną wzgardzisz? A może nie jest pociechą dla Twojego serca mieć blisko Ciebie duszę, która dzieli Twoje boleści, uczucia i zadośćuczynienia? O Jezu, w tej tak rozdzierającej dla Twojego najczulszego serca godzinie, jakiejże nauki nam nie udzielasz, o synowskim i kochającym posłuszeństwie wobec swojej mamy. Jaka słodka harmonia łączy Ciebie i Maryję. Co za słodki zachwyt miłości, który się wzbija aż do tronu przedwiecznego i się rozciąga, aby przynieść zbawienie wszystkim stworzeniom na ziemi. O moja niebieska Mamo, czy wiesz, czego oczekuje od Ciebie ukochany Jezus? Nic innego, jak tylko ostatniego błogosławieństwa. Prawdą jest, że z każdej cząstki Twojej istoty nie płynie nic innego, jak tylko błogosławieństwo i uwielbienie dla Twojego Stwórcy. Ale Jezus, żegnając się z Tobą, chce usłyszeć słodkie słowa: błogosławię Cię, o Synu. I to błogosławię Cię usuwa z Jego uszu wszelkie bluźnierstwa i spływa słodko i łagodnie do Jego serca. Jezus potrzebuje Twojego błogosławię Cię, aby przysłonić Nim wszystkie zniewagi doznane od stworzeń. Ja również przyłączam się do Ciebie, o słodka Mamo. Na skrzydłach wiatru chcę obejść niebo, żeby poprosić Ojca, Ducha Świętego i wszystkich aniołów o błogosławię Cię dla Jezusa i w ten sposób zanieść moich błogosławieństwo. A tu, na ziemi, chcę pójść do wszystkich stworzeń i prosić każde usta, każde uderzenie serca, każdy krok, każdy oddech, każde spojrzenie i każdą myśl o błogosławieństwo i uwielbienie dla Jezusa.
a jeśli nikt nie zechce mi ich dać, to zamierzam uczynić to w ich imieniu. O ukochana mamo, po kilkukrotnym obejściu wokół, prosząc Trójcę Przenajświętszą, aniołów, wszystkie stworzenia, światło słońca, zapach kwiatów, fale morza, każdy powiew wiatru, każdą iskrę ognia, każdy liść, który się porusza, migotanie gwiazd, każde drgnienie natury, o, błogosławię Cię, dla Jezusa przychodzę do Ciebie i łączę swoje błogosławieństwa wraz z Twoimi. Moja ukochana mamo, widzę, że doznajesz pocieszenia i ulgi i ofiarowujesz Jezusowi wszystkie moje błogosławieństwa jako zadośćuczynienie za bluźnierstwa i przekleństwa, które On otrzymuje od stworzeń. Gdy Ci to wszystko ofiarowuję, słyszę Twój drżący głos, który mówi: Synu, pobłogosław także i mnie. O moja słodka miłości, Jezu, pobłogosław także i mnie wraz ze swoją mamą. Pobłogosław moje myśli, moje serce, moje ręce, moje uczynki, moje kroki i wraz ze swoją matką pobłogosław wszystkie stworzenia. O moja matko, patrząc na oblicze zasmuconego Jezusa, pobladłe, smutne i udręczone, odżywa w Tobie pamięć o cierpieniu, które będzie musiał znieść wkrótce. Widzisz z wyprzedzeniem Jego oplutą twarz i ją błogosławisz. Głowę przebitą cierniem, przewiązane oczy, ciało zmasakrowane biczami, ręce i stopy przebite gwoździami. I dokądkolwiek on idzie, Ty towarzyszysz mu swoim błogosławieństwem. Ja również towarzyszę mu razem z Tobą. Gdy Jezus będzie smagany biczami, koronowany cierniem, policzkowany, przebijany gwoździami, znajdzie wszędzie razem z Twoim również i moje błogosławię Cię. O Jezu, o Matko, współczuję Wam. Wasz ból w tych chwilach jest ogromny. Wydaje się, że serce jednego rozrywa serce drugiego. O Matko, oderwij moje serce od ziemi i przywiąż je mocno do Jezusa, tak abym przytulona do Niego mogła dzielić Twoje boleści. Obym i ja, będąc pomiędzy Waszymi sercami, mogła otrzymać Wasze ostatnie pocałunki i Wasze ostatnie uściski, gdy Wy tulicie się do siebie, obejmujecie się wzajemnie i wymieniacie ostatnie spojrzenia i ostatnie pocałunki. Czyż nie widzicie, że nie mogę bez Was żyć pomimo mojej nędzy i oziębłości? Jezu, mamo, trzymajcie mnie przytuloną do Was. Dajcie mi Waszą miłość i Waszą wolę. Strzałami miłości przeszyjcie moje biedne serce, ściśnijcie mnie w swoich ramionach. Razem z Tobą, o słodka Matko, chcę podążać krok w krok za ukochanym Jezusem, aby przynieść Mu pocieszenie, ulgę, miłość i zadośćuczynienie za wszystkich. O Jezu, razem z Twoją mamą całuję Twoją lewą stopę, prosząc Cię o przebaczenie dla mnie i dla wszystkich stworzeń za tyle razy, ile nie kierowaliśmy swoich kroków w kierunku Boga. Całuję Twoją prawą stopę. Przebacz mnie i każdemu za tyle razy, ile nie szliśmy drogą doskonałości, jakiej od nas oczekiwałeś. Całuję Twoją lewą rękę. Daj nam swoją czystość. Całuję Twoją prawą rękę. Pobłogosław wszystkie moje uderzenia serca, myśli i uczucia, tak aby wzmocnione Twoim błogosławieństwem wszystkie mogły się uświęcić. A wraz ze mną pobłogosław również wszystkie stworzenia i potwierdź tym błogosławieństwem zbawienie ich dusz. Jezu, obejmuję Cię razem z Twoją mamą i całując Twoje serce proszę Cię, abyś włożył moje serce pomiędzy Wasze serca, aby nieustannie mogło się ono żywić Waszymi uczuciami i Waszymi pragnieniami oraz Waszym własnym życiem. Niech tak się stanie. Gdy rozmyślałam nad godzinami męki Pańskiej,
kiedy Jezus się żegnał ze swoją matką, aby pójść na śmierć. I kiedy się wzajemnie błogosławili, ofiarowywałam tę godzinę jako zadośćuczynienie za tych, którzy nie błogosławią we wszystkim Pana, a nawet Go obrażają. Chciałam tym wybłagać wszelkie błogosławieństwa, jakie są potrzebne, by utrzymać nas w łasce Bożej, oraz pragnęłam wypełnić puste przestrzenie chwały Bożej, jak gdyby wszystkie stworzenia Go błogosławiły. Gdy to czyniłam, poczułam Jezusa poruszającego się w moim wnętrzu i mówiącego: Córko moja, gdy błogosławiłem swoją mamę, zamierzałem także pobłogosławić każde stworzenie z osobna i ogólnie, tak aby wszystko było przeze mnie pobłogosławione. Myśli, słowa, bicie serca, kroki i ruchy dla mnie wykonane, tak aby wszystko zdobyło wartość dzięki mojemu błogosławieństwu. A co więcej, mówię Ci, że wszelkie dobro, jakie czynią stworzenia, wszystko zostało uczynione przez moje człowieczeństwo, po to, aby wszelkie działanie stworzenia zostało najpierw przeze mnie przebóstwione. Oprócz tego, moje życie dalej się toczy w świecie w sposób prawdziwy i rzeczywisty, nie tylko w Przenajświętszym Sakramencie, lecz także w duszach, które są w stanie mojej łaski. A ponieważ pojemność stworzenia jest ograniczona i samo nie jest w stanie objąć wszystkiego, co ja uczyniłem, więc w jednej duszy podejmuję swoje zadośćuczynienie, w innej uwielbienie, w jeszcze innej dziękczynienie, w kolejnej gorliwość o zbawienie dusz, w innej swoje cierpienie i tak z całą resztą. W zależności od tego, jak mi odpowiadają, tak rozważam w nich własne życie. Pomyśl zatem, w jakie ciasnoty i w jakie boleści mnie wciągają, gdy ja pragnę w nich działać, lecz oni mnie nie słuchają. Gdy się modliłam, rozmyślałam nad tym, kiedy Jezus się żegnał ze swoją Przenajświętszą Matką i wyruszył cierpieć swoją mękę, i powiedziałam sobie, jak to możliwe, że Jezus zdołał się odłączyć od swojej drogiej mamy, a ona od Jezusa, a błogosławiony Jezus powiedział do mnie: Córko moja, oczywiście, że nie mogło być rozłąki między mną i moją ukochaną mamą. Rozłąka była tylko pozorna. Ja i ona byliśmy zespoleni, a zespolenie było tak wielkie, że ja pozostałem z nią, a ona poszła ze mną. Można więc powiedzieć, że była to pewnego rodzaju bilokacja. To samo się dzieje z duszami, gdy są naprawdę ze mną zjednoczone. Gdy się modlą i pozwalają, aby modlitwa wstąpiła w ich duszę jako własne życie, następuje pewien rodzaj zespolenia lub bilokacji. Gdziekolwiek ja się znajduję, zabieram je z sobą i jednocześnie pozostaję wraz z nimi. Córko moja, nie możesz dobrze zrozumieć, czym była dla mnie moja umiłowana mama. Przychodząc na ziemię, nie mogłem przebywać bez nieba, a moim niebem była moja mama. Między mną a moją matką przechodziła taka elektryczność, że nie umknęła jej żadna myśl, której by nie zaczerpnęła z mojego umysłu. I to czerpanie ze mnie słowa, woli, pragnienia, działania i kroku, jednym słowem wszystkiego, stwarzało w tym niebie słońce, gwiazdy, księżyc i wszelką możliwą radość, jaką może mi dać stworzenie, jaką ono samo może otrzymać. Och, jakże się radowałem w tym niebie. Och, jakże się czułem pokrzepiony i odnowiony we wszystkim. Nawet pocałunki, które mi dawała moja mama, zawierały w sobie pocałunek całej ludzkości i oddawały mi pocałunek wszystkich stworzeń. Wszędzie czułem swoją ukochaną mamę.
czułem ją w oddechu, a jeśli był ciężki, ona mi go podtrzymywała. Czułem ją w sercu, jeśli było rozgoryczone, ona mi je osładzała. Czułem ją idąc drogą, a jeśli nogi były zmęczone, ona dodawała mi sił i przynosiła wytchnienie. I któż mógłby ci powiedzieć, jak ją odczuwałem podczas swej męki? Przy każdym biczu, przy każdym cierniu, przy każdej ranie, przy każdej kropli mojej krwi, wszędzie ją odczuwałem. Pełniła dla mnie urząd prawdziwej matki. Ach, gdyby dusze były mi wierne, gdyby wszystko ze mnie czerpały, jakże wiele niebios i matek miałbym na ziemi. Rozmyślałam nad tym, kiedy mój słodki Jezus chciał pójść do swojej mamy i poprosić ją o błogosławieństwo, aby dać początek swojej bolesnej męce. I błogosławiony Jezus powiedział do mnie: Córko moja, jak wiele mówi ta tajemnica, pragnąłem pójść i poprosić swoją kochaną mamę o błogosławieństwo. Chciałem dać jej sposobność, by także i ona poprosiła mnie o moje błogosławieństwo. Zbyt wiele było boleści, jakie miała przejść, i słuszne było, żeby moje błogosławieństwo ją wzmocniło. Mam zwyczaj, że kiedy chcę dać, proszę. I moja mama zrozumiała mnie od razu tak bardzo, że mnie nie pobłogosławiła, dopóki mnie nie poprosiła o moje błogosławieństwo. Jak tylko została przeze mnie pobłogosławiona, pobłogosławiła także i mnie. Ale to nie wszystko. Aby stworzyć wszechświat, wypowiedziałem fiat. I tylko jednym fiat uporządkowałem oraz upiększyłem niebo i ziemię. Kiedy stworzyłem człowieka, moje wszechmocne tchnienie napełniło go życiem. Rozpoczynając mękę swoim wszechmocnym i twórczym słowem, chciałem pobłogosławić moją mamę i nie tylko ją błogosławiłem. W mojej mamie widziałem wszystkie stworzenia. To ona miała pierwszeństwo we wszystkim i w niej błogosławiłem wszystkich i każdego. A co więcej, błogosławiłem każdą myśl, czyn, słowo. Błogosławiłem każdą rzecz, która miała służyć stworzeniu. I tak jak mój wszechmocny fiat stworzył słońce, a to słońce bez ubytku swojego światła i ciepła służy wszystkim i każdemu śmiertelnikowi, czyniąc swój obieg, tak też moje twórcze słowo błogosławiło i było w ruchu, nieustannie błogosławiąc. I nigdy nie przestanie błogosławić, tak jak słońce nie przestanie dawać swojego światła wszystkim stworzeniom. Ale to jeszcze nie wszystko. Swoim błogosławieństwem chciałem odnowić wartość dzieła stworzenia. Chciałem wezwać swojego Ojca Niebieskiego, aby odnowił swoje błogosławieństwo i przekazał moc stworzeniu. Chciałem pobłogosławić stworzenie w imieniu swoim i Ducha Świętego, aby przekazać mu mądrość i miłość i tym samym odnowić jego pamięć, umysł i wolę, przywracając mu władzę nad wszystkim. Wiedz jednak, że kiedy daję, chcę otrzymać. Moja droga mama to zrozumiała i natychmiast mnie pobłogosławiła, nie tylko w swoim imieniu, lecz także w imieniu wszystkich. Och, gdyby wszyscy mogli zobaczyć to moje błogosławieństwo, poczuliby je w wodzie, którą piją, w ogniu, który ich ogrzewa, w jedzeniu, które spożywają, w bólu, który ich dotyka, w jękach przy modlitwie, w wyrzutach sumienia, w porzuceniu przez stworzenia. We wszystkim usłyszeliby moje twórcze słowo, które mówi do nich –
ale niestety nie jest ono słyszane. Błogosławię Cię w imię Ojca swoje, czyli Syna i Ducha Świętego. Błogosławię Cię, aby Ci pomóc. Błogosławię Cię, aby Cię chronić, aby Ci wybaczyć i Cię pocieszyć. Błogosławię Cię, abyś mógł stać się świętym. A stworzenie powtarzałoby echem moje błogosławieństwa, błogosławiąc również i mnie we wszystkim. Są to skutki mojego błogosławieństwa. Dlatego mój Kościół, pouczony przeze mnie, idzie w ślad za mną. I we wszystkich prawie okolicznościach, udzielaniu sakramentów i innych rzeczach daje swoje błogosławieństwo. Rozmyślałam i towarzyszyłam Jezusowi w godzinie męki, kiedy to podszedł do Bożej Mamy, aby poprosić ją o święte błogosławieństwo. A mój najsłodszy Jezus w moim wnętrzu powiedział do mnie: Córko moja, przed rozpoczęciem męki chciałem pobłogosławić swoją mamę i być przez nią pobłogosławiony. Ale nie tylko mamę błogosławiłem, lecz także wszystkie stworzenia, nie tylko ożywione, ale i nieożywione. Widziałem, że stworzenia były słabe, pokryte ranami i ubogie. Poczułem w sercu boleść i tkliwe współczucie i powiedziałem: biedna ludzkość, jak bardzo upadłaś. Chcę Cię błogosławić, abyś powstała z upadku. Niech moje błogosławieństwo wyryje w Tobie potrójną pieczęć mocy, mądrości i miłości trzech osób boskich. Przywróci Ci siłę, uzdrowi Cię i wzbogaci. Ja, by Cię chronić, błogosławię wszystkie rzeczy przeze mnie stworzone, tak abyś mogła otrzymać je wszystkie przez mnie pobłogosławione. Błogosławię Ci światło, powietrze, wodę, ogień i pożywienie, tak aby zostały jakby pochłonięte i pokryte moim błogosławieństwem. A ponieważ Ty na nie nie zasługiwałaś, więc chciałem pobłogosławić moją mamę, posługując się nią jako kanałem, aby przekazać Ci moje błogosławieństwo. I tak jak moja mama mi się odwzajemniła swoim błogosławieństwem, tak też chcę, aby stworzenia mi się odwzajemniły swoim błogosławieństwem. Ale niestety, zamiast odwzajemnienia błogosławieństwem, odwzajemniają mi się zniewagą i przekleństwem. Dlatego, moja córko, wejdź w moją wolę i przenosząc się na skrzydłach wszystkich rzeczy stworzonych, opieczętuj je wszystkie błogosławieństwem, jakie wszyscy powinni mi dać, oraz przynieś mojemu bolesnemu i czułemu sercu błogosławieństwa wszystkich. Następnie, po wykonaniu tego, jakby chcąc mi wynagrodzić, powiedział do mnie: moja ukochana córko, błogosławię Cię w szczególny sposób. Błogosławię Twoje serce, umysł, ruch, słowo, oddech, wszystko. Całą Ciebie błogosławię. Mój uwielbiony Jezu, zawołałeś mnie w tej godzinie, w swojej męki, abym Ci dotrzymał towarzystwo i ja przybiegłem. Zdawało mi się, że słyszę Cię, jak w udręce i boleści się modlisz. Składasz zadośćuczynienie, cierpisz oraz upraszasz
zbawienie dusz najbardziej wzruszającymi i wymownymi słowami. Starałem Ci się towarzyszyć we wszystkim. Chcę, abyś się zajął też swoją pracą. Czuję Cię w obowiązku powiedzieć Ci dziękuję i błogosławię Cię. Tak, o Jezu, to dziękuję, powtarzam Ci 1000 tysięcy razy i błogosławię Cię za wszystko, co uczyniłeś i przecierpiałeś za mnie i za każdego. Dziękuję Ci i błogosławię Cię za każdą kroplę krwi, którą przelałeś, za każdy oddech, za każde uderzenie serca, za każdy krok, słowo, spojrzenie, gorycz i upokorzenie, którego doznałeś. Wszystko, o mój Jezu, zamierzam oznaczyć moim dziękuję Ci i błogosławię Cię. Tak, o Jezu, spraw, aby z całej mojej istoty płynął ku Tobie nieprzerwany potok dziękczynienia i błogosławieństw, tak, abym mógł ściągnąć na siebie i na wszystkich potok Twoich błogosławieństw i Twoich łask. Och Jezu, przytul mnie do swojego serca i swoimi najświętszymi rękami oznacz każdą cząstkę mojej istoty Twoim błogosławię Cię. Tak, aby nie mogło wypłynąć ze mnie nic prócz nieustannego hymnu na Twoją cześć.